Halo, witam Was serdecznie, jak zawsze z Centrum Harmonii. Moje imię jest Gracjana. Mamy dalszy ciąg historii o Ael, istocie kosmicznej, którą nazywacie Szaraki. Ja tej nazwy nie używam, to jest, ja już tłumaczyłam, że mamy to potwierdzone poprzez hipnozę, że Ael to jest cywilizacja. Nazywa się tak Ziemian, ziemska cywilizacja, planeta Ziemia, ziemski pojazd kosmiczny, tak samo jest nazwa Ael. I zostaniemy przy tym, ja akceptuję to. I mamy dalszy ciąg, dzisiaj będzie bardzo ciekawy kapitel o tej cywilizacji, o historii w ogóle człowieka i Ziemi. Na samym początku chciałam Wam zwrócić uwagę, przed dwoma dniami w niemieckiej telewizji, jaki to był program, nie wiem, mój syn oglądał i już po prostu w Ameryce wyszło, że w tym programie lądowania na Księżycu rzeczywiście z drugiej strony, jak w czasie, jak tam oni byli na Księżycu, tych paru członków, tych kosmonautów, która latała, ta satelita, czy ten pojazd nad Księżycem, porobił zdjęcia z tej drugiej, z tej ciemnej strony. Okazało się, to było wszystko wymazane. Jedna kobieta, która była w tym programie, ona wymazywała po prostu wszystko, co tam było do zobaczenia. Przyznała się, są tam budowle, są tam bazy. Tak samo jak przyznało się paru uczestników już, pomału to wszystko wychodzi na światło dzienne, że jak oni tam zbierali próbki z Ziemi, że byli obserwowani przez istoty. Okazało się, że nawet z tej jasnej strony z Księżyca są zdjęcia w jednym wulkanie, potężna budowla. I po jakimś czasie na tym samym miejscu, jak przylatuje satelita, robi zdjęcia, już wszystko jest przykryte, po prostu jakby ten wulkan nie istniał i tej budowli już nie widać. Także, kochani, wszystko wychodzi tak samo, mamy w regresjach hipnotycznych o tym i temat będzie dalej pociągnięty, tak jak wiemy, już oszustwa przestają istnieć. Dowiadujemy się prawdy, cieszę się z tego, tego też chcemy. Na ten moment chciałam pociągnąć, to jest od roku, zaczynam od 1034 do 1124 i ja już mówiłam o tej historii, jak się zaczął po prostu ten słynny terroryzm, wymuszanie, zniewalanie, morderstwa, żeby coś uzyskać i jak już tam mówiłam w jednym z nagrań do właśnie tego pasuje do tego napływu islamistów i tego terroru tam, co się odbył, tego zamachu terrorystycznego. Właśnie chodzi o terror i posłuszeństwo. To był stary Arab we współpracy ze Starym Imperium. Z nieba chciał po prostu się wzbogacić. No i zniewalał młodych mężczyzn. Byli haszyszem po prostu zasypiani, przewożeni do haremu specjalnego, tam gdzie są te kobiety do przyjemności. I tam jak oni przychodzili do siebie, było im mówione, że jeżeli będą wykonywali posłusznie zadania, to jest niebo z kobietami, z pięknymi kobietami. I tam były porobione rzeczki z miodem, z mlekiem i tak dalej, tak jak to było przygotowane, ale wykorzystane do tego. No i że to jest ich nagroda za wszystkie czyny, które w posłuszeństwie będą wykonane. No i znowuż byli uśpieni haszyszem, przewiezieni z powrotem, jak się budzili, pamiętali to. No i potem ci mężczyźni, właśnie ten Arab zwabiał, czy werbował do grabieży, do wymuszania. I jeżeli ktoś nie chciał oddać haracza, no to ci mężczyźni w tej wierze, że jeżeli zabiją tego człowieka, to ich nagroda czeka
młode panie czekają. I tak zostało to do dzisiaj. W ten prymitywny sposób można właśnie wyprodukować jakąś historię, religię i tak zapanował terroryzm, i bo w tej wieży do dzisiaj jest wykonywany w nagrodę, po prostu jest mordowanie, wymuszanie i zniewalanie. Także zgadzam się w pełni z tą historią, którą Ail przekazał, bo to ma logikę i jest to możliwe. Teraz przechodzimy do roku 1119. Rycerze templu zjednoczyli się jako Christliche militarna grupa. Udali się na pierwsze wyprawy krzyżowe. Z tego powstała pierwsza podstawa do międzynarodowego systemu bankowego i grupy agentów, szpionów z resztek istot starego imperium. Rok 1135 do 1230 grupa ekspedycji Domaj zakończyła pomyślnie zlikwidowanie floty statków kosmicznych starego imperium w naszym Układzie Słonecznym, ale nie udało im się zlikwidować techniki kontroli umysłu, gdzie jest wszędzie rozpowszechniona roztarta w naszym Układzie Słonecznym. W większości te pułapki nie zostały uszkodzone. Znaczy się, działają do dzisiaj. Mówimy o roku 1947, jak Ail tą historię opowiada. Następny jest rok 1307, dobrze. Templariusze zostali rozwaleni przez króla Francji Filipa IV, który u nich był zadłużony po uszy i zrobił nacisk na papieża Klementa V, żeby tych templariuszy uwięził, folterował i spalił. W ten sposób chciał się uwolnić od potężnych długów. W większości templariusze uciekli do Szwajcarii, gdzie rozpoczęli działalność bankową i w tajemnicy zaczęli kontrolować świat. Banki pracują jako ukryci agenci starego imperium i jako prowokatorzy stwarzają broń i wojny na całym świecie. Tworzą niewolnictwo, strach i cierpienie narodów. Ten mechanizm wojenny jest przez nich finansowany. Mordy na milionach ludności, finansowane poprzez międzynarodowe banki. Chodzi o utrzymanie człowieka w strachu, nie dopuścić do rozwoju duchowego i odkrycia prawdy, a zatem otworzenie się możliwości spod ich niewolnictwa. Istnieje do dzisiaj. Banki mają nas wszystkich po prostu w rękach. Czy chcesz, czy nie chcesz. Przechodzę teraz do wyjaśnienia. Żeby wszystko wytłumaczyć nam z jego punktu wiedzy i porównać z tą wiedzą, jaką my ludzie tutaj na tej ziemi mamy, były mu dostarczane wszystkie książki ze wszystkich dziedzin, jakie istnieją. On je skanował sekundarnie i tą wiedzę po prostu jak komputer w siebie wkładał. I potem mógł wszystko wytłumaczyć, zniwelować albo potwierdzić. Miał także wszystkie księgi medyczne od początku zaistnienia zapisków z medycyny. Także przeprowadzała z nim telepatycznie rozmowy, wszystkie rozmowy, Marta. A ona była pielęgniarką w sztabie wojskowym. I chciał jej przekazać, wytłumaczyć, co jest prawdą i ma sens, a co jest bzdurą. I ona była w swoim zawodzie obeznana
i w metodach dzisiejszego i w tamtych czasach leczenia. Jeśli chodzi o medycynę szkolną, Ayr mówi: zapoznał się z całą ziemską historią medycyny, jaka jest zanotowana, odkąd istnieje, i metody stosowane poprzez medyków dzisiejszych. Co zauważył, to od samego początku człowiek, nie zagłębiając się w funkcjonowanie ciała, stosował błędne diagnozy i praktyki. Powstały z tego powodu teorie leczenia bez dowodów na to i szalatańskie wiary i praktyki. Od samego początku medycy spuszczali z ciała płyny w imieniu leczenia dolegliwości, nie myśląc o tym, że wszystko jest inteligentnie ze sobą powiązane w ciele, w komórkach, co stanowi do odbudowy komórek w ciele samoistnie. Na pytanie o pełnym zaistnieniu biologicznego życia na Ziemi, Ayr odpowiada: cała informacja o tym procesie została wam zablokowana. W Wedach jest mnóstwo tekstów zebranych z ustnych przekazów, fantazji, domysłów. Istoty z domain to wszystko zebrali i w zrymowanych wersach spisali. Jest tam wiele półprawdy, fantazyjnych wizji bez kwalitetu i różnic. Jeżeli chodzi o całą ewolucję, to powstała pod skutkiem potężnej energii, która każdą formę ożywia, ale nie egzystuje. Nigdzie nie ma dowodów na to, co naukowcy na Ziemi sugerują. O wielkim wybuchu, o kosmicznych zderzeniach, o błotnych odpadkach z kosmosu i może można wiele, wiele innych bzdurnych przykładów dawać. Tak samo jak powstał słynny, na przykładzie, film o Frankensteinie, od pewnej nocy ożył, ale przez co i w jaki sposób, na to nie ma wyjaśnienia. Po prostu filmowa fantazja. I to dzieje się do dzisiaj w waszej wiedzy. Pełna ignorancja wiedzy przez naukowców i medycynę, że duch źródła może dać życie martwej materii, obiektom i każdej komórce, po prostu wszystkiemu. Dlatego rozwijmy tą ignorancję natury. Dlatego nazwijmy to ignorancją natury. Własnego pisma znowu nie mogę odczytać. Pisane na kolanach. Tak samo istnieje u was, że do hodowli, obojętnie jakich zwierząt, nowych ras, potrzebna jest specjalna technologia. Samoistnie nic się nie rozwinie w innym kierunku. Tak samo, jakoby z małpy powstał człowiek. Tym bardziej zbudowana z kłamstw teoria, że życie powstało z jakiegoś błota czy mgły. Prawdą jest, że od trylionów lat egzystują w uniwersum ludzkie ciała w przeróżnych formach. Prawdę o ewolucji, o istnieniu przekazały istoty domain w czasie ekspedycji na Ziemi. Ludzie uczyli się i przyswajali. Podawali sobie dalej ustnie aż do czasów zapisku Wedy. I w tym czasie właśnie ta ekspedycja domain na Ziemi przekazywała ludziom prawdę o wszystkim, o naszym istnieniu, Ziemi, istnieniu i tak dalej. I to było tak przekazywane, sobie ludzie przekazywali, aż zaczęło się, doszło do spisania tych tekstów. Dzisiaj nikt z domain nie może w tych tekstach rozpoznać prawdy. W dziejach została tak spisana, rozpowszechniona w Indiach poprzez generacje w ciągu tysięcy lat, jak bajka na dobranoc dla dzieci, napisana przez braci Grimm.
Zrozumiałe jest, że dusze, którym została wymazana pamięć, łapie się każdej fałszywej prawdy. Do tego jeszcze doszło, że ci, którzy podawali Wedy dalej ustnie, powiedzieli, że przyszło to od bogów. I dlatego ludzie uwierzyli w teksty później spisane. Jak to nie uwierzyć, jak przyszło to od bogów? I tak Wedy przemieniły się w hinduską religię. Teraz Ayre opowiada, że zna całą ewolucję, ponieważ przed milionami lat był naukowcem biologii w Instytucie Odkryć i Rozwoju w bardzo odległej galaktyce pod nazwą Spółka Odnowienia. Ayre był inżynierem biologii i różnymi technikami budowali nowe formy życia dla różnych planet, które były zaplanowane do rozwoju życia. Zależało to od do jakiej kategorii dana planeta się kwalifikowała. I na tej podstawie powstawały odpowiednie formy życiowe. Z czasem powstał potężny katalog różnych specji i form biologicznych w całym uniwersum. Cały system różnych gatunków i form. Na tym samym podkładzie genetycznym. Dlatego był podstawowy materiał do tworzenia przeróżnych form życia dla niezliczonych planet w uniwersum. Mogli przeróżne istnienia tworzyć. Ta Akademia Odnowy była wyspecjalizowana na tworzenie różnych ssaków i ptaków tropikalnych. Akademia współpracowała i przyjmowała zamówienia od różnych planetarnych nadzorców na zapotrzebowanie dla zasiedleń planet. To byli kupcy, którzy handlowali tym towarem ze wszystkich zakątków uniwersum. Technicy inżynierowie w tej akademii tworzyli przeróżne zwierzęta w zależności od składu chemicznego, atmosferycznego i gęstości danej planety. Poza tym akademia była dobrze opłacana poprzez różne organizacje, żeby rozwijać dostarczane już organizmy z różnych planet i genetycznie je urozmaicać. Dalej były już genetycznie zmanipulowane organizmy integrowane na inne planety. Były też różne inne instytuty i akademie, które wymieniały się rozwojem i nowościami. W tym czasie nasz rozwój w biologii wymagał wiele międzygwiezdnych podróży, żeby badać i ustanawiać dane planet. Wszystko było skanowane komputerowo i wszystkie dane były zakodowane. Technika jest w tym niezawodna i niezbędna. Poprzez tych wiele podróży Ayre, mówi o sobie, rozwinął się w kierunku pilota. W większości galaktyki są wyposażone w potężne komputery, które służą właśnie takim celom, żeby wszystkie dane o planetach, układach słonecznych, systemach planetarnych było kodowane i dalej przekazywane. To jest niezbędne do rozwoju galaktyk. Te informacje, poprzez te dane, informacje, są tworzone różne formy życia i sprzedawane dalej, albo są tworzone specjalne zamówienia. Praca wymagała wielkiej precyzji, począwszy od komórek do estetyki. Powstawały prototypy i były testowane w różnych warunkach. W różnych warunkach klimatycznych, na przeróżnych planetach. Musiały być przeróbki, dopasowywanie, aż w końcu dana forma otrzymała tak zwaną energię życia, albo inaczej spirytualną energię, albo została inaczej ożywiona, zanim nadawała się do zasiedlenia danej planety i jeszcze tam przechodziła różne testy. Nie był to koniec eksperymentu. Trwały bardzo długie obserwacje tych organizmów,
jak się przystosują do danych warunków planety, jak się zżyją z innymi organizmami już tam zasiedlonych i wiele innych aspektów. Nieraz poprzez agresywne zachowanie się albo z innych przyczyn musieli naukowcy jeden gatunek albo i wiele innych przemieniać genetycznie, aż doszło do przyjaznego zaistnienia albo przystosowania się. W długim czasie później Ayl odszedł do innego zajęcia. Spotkał dawnego kolegę z Akademii i dowiedział się o przygotowywaniu i zasiedleniu nowych form życia na planecie Ziemia. Po tym, jak po ciężkich starciach wojennych w regionie tej galaktyki większość życia na różnych planetach została zniszczona i wyginęła całkowicie. To było około 70 milionów lat temu. Żeby w takiej galaktyce, która posiada biliony organizmów, znowu przywrócić do życia, potrzeba było najwybitniejszych inżynierów, techników, biologów z całego uniwersum. Było to potężne zadanie i projekt do wykonania, żeby na nowo stworzyć ekologiczny świat. Wszystko, co widzimy tutaj na planecie Ziemia, te wszystkie życiowe formy, to pozostałość z tego potężnego projektu nowej odbudowy planety. Jeżeli ziemscy naukowcy wmawiają wam dziką ewolucję, to jesteśmy na potężnym poślizgu głupot i kłamstw. Prawdą jest, że wszystkie formy życia, jakie egzystują w uniwersum, jest zasługą naszych kooperacji naukowych, mówi Ayl. Jak inaczej możesz sobie wyobrazić miliardy różnorodnych gatunków życia tylko na tej planecie? Możesz to wyjaśnić inaczej? Jak możesz sobie wyjaśnić, skąd wzięło się spirytualne tchnienie albo dusza w tych wszystkich organizmach? Czy to zostało wyciągnięte z czarodziejskiego rękawa? Powiedzenie, że każdą istotę stworzył Bóg. Powiem wam, każda dusza jest Bogiem, jeśli zamieszkuje jakiś obiekt i jest źródłem życiodajności. Jako przykład, na tej planecie Ziemia istnieje miliardy gatunków insektów, z tego 350 tysięcy żuczków. Jest około 100 miliardem form życiowych w tym czasie. Mówię o 1947 roku. Poza tym miliardy więcej już wymarło. Odnajdywane są te formy do dzisiaj w skałach, w glebie i tak dalej. Jeszcze będzie wiele, wiele odkryć tego typu. Dzisiejsza teoria ewolucji nie zawiera tyle gatunków i istnień. Teoria o samoistnej, naturalnej ewolucji jest science fiction. Jeden gatunek nigdy nie rozwinie się poprzez przypadek, tak jak to do dzisiaj przyjmują ludzie do wiadomości, jak chleb powszedni. I nigdy żaden gatunek nie rozwinie się w inną formę gatunkową, chyba że dochodzi do manipulacji genetycznej. Przykładem jest tutaj na Ziemi sam człowiek. Eksperymentuje i stwarza nowe gatunki hodowlane. Tyle gatunków psów, gołębi, ryby, koi się nazywają. To tylko przykład z paru setek ostatnich lat na Ziemi. Stworzyli różne rasy na bazie jednego gatunku. A teraz na przykład takie zwierzę żyje w wodzie. Ma futro jak bóbr i dziób jak kaczka. Poza tym znosi jajka. Jak myślisz? I z eksperymentów Akademia
musiała wykonać, żeby ile eksperymentów Akademia musiała wykonać, żeby coś takiego stworzyć, a było to zamówienie dla jakiegoś klienta, który miał uciechę i zabawę zasiedlić takiego cudaka na planecie. I tak zostało to zwierzę w tej formie do dzisiaj. Nie rozwinęło się w dwa gatunki, ani jako kaczka, ani jako bóbr. Jest tym, czym zostało stworzone. Jest jakimś absurdem twierdzić, że to wszystko powstało z jakiejś kosmicznej zupy. Konkretnie chodzi o bakterie. Nazwa Proteobacteria. Jest to zmodyfikowana od phyllum. Z jednej gwiazdy typu 3 planety klasy C. To jest nazwa planety beztlenowej atmosfery. Blisko bardzo gorącej niebieskiej gwiazdy w systemie pasa Oriona tej galaktyki. Stworzenie jakiejkolwiek formy życiowej jest bardzo pracochłonne i skomplikowane i wymaga wysoko rozwiniętej techniki i specjalistów w tej dziedzinie genetyki. Że człowiek, naukowiec lata w kółko i nie rozumie nic z ewolucji, to jest przyczyną wymazania duszy pamięci poprzez stare imperium. Największym zadaniem było rozwinięcie organizmom seksualnych organów do powielania się samoistnie. Handlarze planetarni z czasem zaniechali się zamawianiem żywych organizmów, dlatego że były to jednorazowe i poprzez uszkodzenia albo jako ofiary walk te gatunki zanikały na planetach i zainteresowanie na dokupywanie zaczęło zanikać. Zorganizowano wielką konferencję międzygalaktyczną w sprawie udoskonalenia organizmów żywych w zakresie samoistnego rozmnażania się. Po długich pertraktacjach, kłótniach i korupcji doszło do ustanowienia stworzenia organizmów i stworzenie łańcucha pokarmowego. Idea, że stworzenie będzie poświęcać swoje ciało innemu stworzeniu jako źródło energii, chodzi o pożywienie, zostało dobrze przyjęte przez inżynierów biologii i widzieli to jako dobre wyjście z ciągłej udręki utraty gatunków stworzonych. Ci inżynierowie byli wyspecjalizowani w insektach i kwiatach, więc połączyli to, żeby insekty zapylali kwiaty. Był to taki symboliczny początek pomysłu nad samoistnym się rozmnażaniem. Poza tym ci inżynierowie już rozwinęli parazity i bakterie. Miały za zadanie rozkładanie materii. I niewiele zainteresowania w tej dziedzinie było, jeśli chodziło o handel. Teraz mogli połączyć to razem. Rozwinął się potężny koncern na tej podstawie. Organizmy żywe odżywiają się żywymi organizmami. Wznieśli teorię, że żywe organizmy potrzebują specjalnego odżywiania, żeby się rozwijać i posiadać więcej energii do rozwoju. A więc jedząc mniejsze organizmy żywe. Do tej pory wszystko odżywiało się energią słoneczną, minerałami i roślinnością. Jak ta idea łańcucha pokarmowego się dobrze rozwinęła, doszło do tego, że organizmy żywe pożerały się nawzajem i zaczął się problem z zanikaniem gatunków na nowo. Więc zapadło postanowienie stworzenia istot, które mogą się rozmnażać i wtedy problem z wymieraniem gatunków zaniknie. Ten koncern zapatentował i dostał licencję na ten biologiczno-techniczny proces, który miał wytworzyć w organizmach żywych podniecenie
reakcję parowania. Co z tym związane? Podział komórek, rozwój i powielanie komórek, wzorzec do samoodnawiania się zwierząt. Ten cały proces rozwoju takich istot trwał parę milionów lat. Poprzez korupcję różnych koncernów zaczął projekt łańcuchowy pokarm i seks podupadać. Ponosiło to niesamowite koszty i przeróżne firmy biologiczne nie wytrzymały tego tempa. Poza tym nie funkcjonowało to tak, jak było zaplanowane. Cały kompleks, w tym powiązanych firm, runął jeden po drugim i całe gatunki organizmów życiowych zaczęły wymierać jedno po drugim i nikt już się nie zajmował tym, żeby te gatunki na nowo zaprojektować. Technologia zaczęła podupadać i zanikać. Żadne z tych technologii na Ziemi jest Wam znane i w najbliższych czasach nie ma na to szans. Istnieją jeszcze na niektórych planetach komputery z danymi tych projektów w innych galaktykach. O biologicznym rozwoju i techniczne dane z tego zakresu. Nie ma nikogo w tej chwili, kto by odnowił ten długotrwały proces. Teraz chyba zrozumiecie, dlaczego cywilizacja Domain tak intensywnie chroni to ostatnie życie tutaj na Ziemi. Jak kiedykolwiek dojdzie tutaj do zagłady, nie ma odnowy gatunków ziemskich. Jest to niemożliwe na ten czas. Podstawa konceptu. Samoistne rozmnażanie się gatunków poprzez seksualne organy. Nazwana jako cykliczne podniecenie, reakcja zapładniacza. Jest to program mechaniczno-genetyczny, który spontanicznie daje impulsy do mnożenia się, powielania. Ta sama technika była później dopasowana i zainstalowana w biologicznych mięsnych ciałach Homo sapiens. Inny dodatkowy mechanizm, taki program był wynaleziony i zaprogramowany dla Homo sapiens, który wywołuje chemiczno-elektryczną grę, reakcję w ciele. Poza tym ten mechanizm przyciąga duszę do zamieszkania w ciele ludzkim albo do jakichkolwiek innych ciał mięsnych. Dlatego jest to sztucznie wywołana fala elektroniczna, która wywołuje estetyczny ból, żeby zachęcić duszę. Dla przykładu, krowy i inne ssaki zaczynają się parować poprzez wydzielanie z gruczołów chemiczne zapachy z dodatkowym elektryczno-chemicznym impulsem, wspierane przez testosteron i estrogeny. Ten impuls tak działa na ssaki, że w czasie głodowym ten impuls działa prawie nieustannie. Jest to program, żeby gatunek nie wyginął. Znamy to już. Najsilniejsze potomstwo przeżyje. Ta technika została wykorzystana jako podstawa u wszystkich gatunków żyjących. Ayl mówi o tym, że cywilizacja Domain nie posiada mięsnych ciał i dlatego nie posiadają programu podniety i rozmnażania. Te ciała, które posiadają, są unikatami w uniwersum i żadna pułapka zostawiona przez stare imperium nie ma wpływu na nich. Cywilizacja Domain i stare imperium rekrutują dusze w ciałach mięsnych i wykorzystują istoty do prac na planetach. Nazwane są jako pracownicy. Te istoty wykonują niewdzięczne prace na różnych planetach, bo inne cywilizacje nie mogą z powodu braku ciał mięsnych. Istoty mięsne są kwalifikowane na różne klasy. System klasowy istot cielesnych jest podzielony od najwyższych rangą do najniższych.
najwyższe rangom są wolne dusze, mogą się wcielać gdzie chcą i w jakie ciała, i też mogą odchodzić z ciał kiedy chcą, pod warunkiem, że nie niszczą, nie rozwalają żadnych struktur społecznych na planetach. Do tej grupy należy też Ael. Poza tym wszyscy oficerowie pojazdów kosmicznych i ich grupy, którzy są w podróżach międzygwiezdnych, te ciała są wyprodukowane z lekkiego materiału, są długotrwałe i mogą się reprodukować przy zniszczeniu. Różnorodnie ciała są te wyposażone w różne techniki i funkcje. Niektóre ciała są wyposażone w narzędzia, aparaty, które służą do nawigacji prac na planetach, do określenia chemicznych i innych składników i wiele więcej czynności. Jest wiele rang pośród tej cywilizacji i takie mają też wyposażenie w ciałach. Na dzisiaj jeżeli chodzi o rozwój człowieka, jak to było, jak powstaliśmy, nie tylko my, cała natura, flora i fauna. Daje do zastanowienia. Ta istota Ael tłumaczy i wyjaśnia zjawiska, które nie wiem, bo ja nie i dużo z was nie, w szkołach, w książkach tego nie czytało. Także coś w tym musi być, jak mówi Piotr z Kanady. Pozdrawiam ciebie. Daje do myślenia. Naprawdę daje. Tak, zastanówmy się nad tym. Jest nagonka, dużo się ludzi podnieca, szaracy. Chcą nas zniszczyć, wykończyć, mordować, porywają i tak dalej. Robią eksperymenty. Jeżeli idziemy przez te informacje, wszystko się zgadza. Oni po prostu powielają nas w razie, jak dojdzie do czegoś, żeby ten gatunek ciał mięsnych, żeby istniał. Żeby każdy pies, kot, drzewo, tak, żeby istniał, bo po prostu jak jest wytłumaczone już te komputery, nikt się tym nie chce zająć z wyprodukowaniem czy powtórzeniem tych ciał wszystkich organizmów, które żyją, czy to bakterie, czy mucha, obojętnie co. Także sami obserwujemy, jesteśmy obserwatorami. Tutaj na Ziemi rocznie jakie gatunki wymierają, giną. I zastanówmy się, dlaczego nasi naukowcy, którzy z tej kosmicznej zupy powiedzieli, istniejemy. I tutaj dlaczego oni nie powtórzą tych gatunków, starają się, są jakieś eksperymenty, ale z dinozauria jeszcze nie zrobili nowego dinozaura, są różne próby wszystkiego. Bo po prostu nie mają tych możliwości, co mają inne cywilizacje, albo mieli. Na to wygląda, kochani. Szanujmy wszystko, co mamy koło siebie. Szanujmy nie tylko siebie, ale wszystko, z czym mamy do czynienia. Bo jak widzicie, nieciekawie wygląda, jeżeli powielanie się skończy. A dzisiaj tak właśnie zastanawiałam się nad tym tematem. Ten mechanizm, który homo sapiens, a to człowiek też dostał, że musiał chyba nawalić z tym podniecaniem się i z seksem i płodzeniem. Coś zaczyna nawalać w tym mechanizmie. Wierzcie mi, jeżeli dorosłe osoby, dorosłe, dziadkowie, starzy ludzie, biorą się za malutkie dzieci do gwałcenia, żeby to ta podnieta, jak u niego działa, coś tam nie gra. A jak niektórzy zachwycają się tyłkiem kozy, coś z tym mechanizmem nie gra. Kobiety ze zwierzętami mają seks, coś tam ten mechanizm szwankuje.
mam nadzieję, że nam cywilizacja AIL, czy kto tam jeszcze się tym interesuje, że wkroczy, zadziała, zmieni się coś, żeby nie było takiej hańby, jaka jest na dzisiejszy dzień. Mechanizm u zwierząt jeszcze działa, bo zwierzęta między sobą nie gwałcą się, nie wchodzą do gniazd, nie gwałcą kurczaków, szczeniaków, psy i tak dalej. Tamten mechanizm trwa. U ludzi już jakby dochodziło do zaburzeń. Martwi mnie to bardzo. Także kochani, zapraszam Was na następne nagrania z hipnoz. Te tematy wszystkie będę poruszała. Będziemy dochodzili do prawdy, jak wychodzi, tak już dużo się powtarza z tych regresji, które prowadzę, dużo jest tych zagadnień, których jeszcze po prostu o nich nie było mówione, tak? To cieszę się, że jest mi doznany i Jezus w tym pomaga, żebyście odbierali podwójnie, potrójnie, po prostu, żebyście wiedzieli, o co chodzi, że to jest prawdą. Zapraszam Was do Centrum Harmonii. Jeżeli myślicie, czy wiecie o tym, odkrywacie siebie, że jesteście tymi, którzy będą mieli dostęp, czy w przekazach, czy zapraszam chętnie. I na ten moment jeszcze ja się zgłoszę. To jest czas przedświąteczny, już niedługo. Są święta rodzinne. Nie róbcie sobie stresu, bierzcie się w ramiona, odczuwajcie to, otwierajcie się. Niech Wam serca rytmicznie impulsy dają do drugich ludzi. Nie zapominajcie o wszystkich zwierzętach, jakiekolwiek istnieją. Pamiętajcie, co człowiekowi jest wolno, co jest człowiekowi niewolno, bo to są wszystko powiązania. Nie tylko, że ja jestem człowiekiem i mi wolno wszystko, mi nie wolno wszystkiego. I z tego trzeba sobie dać sprawę. Także zapraszam Was serdecznie do naszych dystrybutorek. Olejek jest. Jest płynna sprzedaż, jest płynna produkcja. Chrońcie się, poznajcie to dobro. Zostańcie piękni, młodzi i szczęśliwi. Także przede wszystkim zdrowi. I życzę od serca każdemu i z osobna i wszystkim Wam, żeby naprawdę, żebyśmy wspólnie odkrywali, ale i poznawali prawdę i żebyśmy to mogli też wykorzystać. Także następna część będzie, temat się rozwija i jest coraz głębszy i głębszy. Wiem, że narobiłam Wam apetytu i obiecuję, że głodni nie będziecie, dostarczę Wam wszystkiego. To jest w moich możliwościach. To jest temat, który nie ja wymyśliłam. Ja Wam tylko tłumaczę z niemieckiego na polski. Także jeszcze raz pozdrawiam od serca, od nas wszystkich, ode mnie osobiście. Dziękuję za wszystko, co żeście uczynili dla mnie, a co chodzi o kotka Ingo, i śpi tam na drzewku kocie. Także zostańcie zdrowi, kochani. Namaste.